Oglądy i osądy. Dzień dobry, panie pośle. Witam serdecznie, dzień dobry. I po pierwsze, gratuluję mandatu posła, bo to chyba pana pierwszy wywiad u nas po wyborach. A nie, gdzież tam? Panie, już byłem, z panią tak. Tak, radiowe, już, ale Już byłem, tak. <laughs> Dziękuję bardzo za gratulacje. Panie pośle, to jak pan patrzy na te możliwe zmiany w zarządzie województwa? Znaczy, wie pani, no, bardzo otwarcie, no, zmiany zawsze mogą następować, bo, bo każdy z koalicjantów ma prawo desygnować swoich przedstawicieli, natomiast jestem przekonany, że ten układ polityczny, koalicyjny, no, będzie miał się dobrze co najmniej do końca kadencji, tej samorządowej. Mhm. Także ja tutaj nie, nie, nie widzę niespodzianek, nie czuję ich nawet w tej chwili. Natomiast tak jak powiedziałem, no wiem, że, że jest prowadzona dyskusja wokół osoby pana marszałka Rakoczego, no ale to jest kwestia związana wyłącznie z PSL-em. Jak będą podchodzili do tematu? Póki co na razie to miejsce w zarządzie województwa jest dla PSL-u i PSL powinien zdecydować o tym, kto będzie ich przedstawicielem, czy obecny pan marszałek Rakoczy, czy też ktoś inny, na przykład Antoni Konopka. To już jest jakby kwestia ich. Myślę, że tutaj koalicjanci, w tym także i, i, i mniejszość niemiecka, no raczej będzie zdecydowana poprzeć taką kandydaturę. Mm -hmm. Przed chwilą był u nas Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa, którego pytałam również o Romana Kolka, bo tutaj w tym kontekście, że był dość mocno atakowany przez polityków prawicy, no i też pytałam o to, czy to nie nasunęło jakiejś wątpliwości koalicjantom, ale powiedział, że nie, że raczej Roman Kolek może być spokojny. Nie, no ja myślę, panie redaktor, że pan marszałek Kolek to jest dobry specjalista, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, który potrafi bardzo szybko zdefiniować Problemy, które występują w systemie, eksponować te problemy chociażby nawet na forum Związku Województw, więc, więc myślę, że tutaj dla koalicjantów taki członek zarządu jest bardzo cennym, ponieważ no, bierze kawał, no. Ciężkiej roboty na siebie i widać, że, że potrafi temu sprostać. Mhm. A z pana perspektywy jako długoletniego samorządowca, jak takie zmiany, roszady wpływają na koalicję? Może to rodzić spore konflikty? Znaczy, wie pani, zawsze to jest pewnego rodzaju mniejszy lub większy konflikt, bo, bo nigdy to się nie odbywa w sposób, w sposób, powiedziałbym, taki bardzo łagodny. Ja sam doświadczyłem tego swego czasu, kiedy, kiedy w trakcie kadencji nastąpiła zmiana koalicjantów i powiem uczciwie, wolałbym i myślę, że to także i dla regionu, dla, dla dobra regionu, jak to się często mówiło, czy też nawet dla funkcjonowania samych instytucji Urzędu Marszałkowskiego jest dobrze, kiedy jest pewna stabilność, ciągłość? pewna ciągłość, którą się zachowuje, no bo wtedy naprawdę można przyjąć perspektywicznie zadania, które są do, do realizować i je realizować, także myślę, że to, to jak najbardziej spokój tylko pomaga w pracy. To teraz porozmawiajmy o wyborach prezydenckich. Jak mniejszość niemiecka patrzy tutaj na te kwestie, bo Prawo i Sprawiedliwość wysunęła kandydata Andrzeja Dudę. No tutaj jeszcze z jego strony takiego oficjalnego potwierdzenia nie ma. Ostatnio w weekendu uaktywnił się Władysław Kosiniak-Kamysz, przedstawiciel PSL-u, który naturalnie wydaje się takim kandydatem, ale mówi też, że jest otwarty na rozmowy i może nawet ustąpić. Znaczy, pani redaktor, mniejszość niemiecka jako, jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy mają ten mandat wybierania, no są bardzo otwarci na, na kandydatów. Co prawda, dzisiaj tym kandydatem takim wyraźnym jest obecny pan prezydent Andrzej Duda, więc, więc to jest dla mnie osobiście zbyt mały wybór, bo, bo nie ukrywam, że. że um, no właśnie, czy to jest, no jest to mój także prezydent jako, jako obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, ale jestem troszeczkę zawiedziony chociażby nawet tym, że na dzień dobry, kiedy został prezydentem Rzeczypospolitej. Ustawę, nad którą bardzo aktywnie pracowałem, nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych etnicznych, praktycznie po całej procedurze, czyli Sejm Senat, pan prezydent nie pytając zbytnio wyrzucił do kosza, czyli nie podpisał, nie podpisał jej. Więc, więc no, tu jest mi troszeczkę trudno powiedzieć, że to akurat ja bym zagłosował na, na, na pana prezydenta, aczkolwiek temat jest otwarty. Myślę, że w momencie, kiedy. Pojawią się inne kandydatury, no, środowisko mniejszości niemieckiej na pewno będzie brało czynny udział w wyborach i dokona wyboru. A Władysław kosiniak mysz No, muszę powiedzieć, że tutaj akurat pana przewodniczącego znam bardzo dobrze, ponieważ od wielu kadencji wspólnie zasiadamy w parlamencie. Bardzo często mogłem z nim na różne tematy rozmawiać. No, jest to dobry kandydat, bardzo otwarty. Proeuropejski, co jest, to jest też bardzo ważne, i człowiek, który potrafi. Prowadzić dialog. Nie jest to człowiek, który bardzo szybko wchodzi w, w konflikt, spory. Potrafi przedstawiać swoje racje i czasami nawet przekonująco. Mhm. Jest też pytanie, jak zachowa się Platforma Obywatelska. Platforma, która też ma swoje wewnętrzne jakby układanki i problemy. No ale ta kwestia wyborów prezydenckich cały czas jest gdzieś na głównych, głównym temacie. No i pojawia się też nazwisko Donalda Tuska, który w sumie nie wiadomo, co zrobi, ale na pewno są osoby, które oczekują, że wróci do krajowej polityki. No i wystartuje w wyborach prezydenckich? No właśnie, to jest, to jest dosyć e, ciekawe zagadnienie, ponieważ no, no nie ukrywam, że w mojej ocenie, im szybciej pan przewodniczący Tusk podjąłby decyzję, tym lepiej. Takie opóźnianie powoduje, że ludzie też zaczynają się zniechęcać, a wydaje mi się, że w tej chwili pozycja pana e, Tuska jest na tyle wysoka, że Poddać się takiej weryfikacji i z prawdopodobieństwem przegrania wyborów, no, no byłoby niedobrze. Więc, więc tutaj na pewno ta decyzja powinna być podjęta jak najszybciej. No i oczywiście bardzo ciekawy pomysł jest jednak ten, ten pomysł prawyborów. Pytanie, czy to byłyby prawybory tylko w Platformie Obywatelskiej, czy to byłyby. Prawy wybory, nazwijmy to szeroko patrząc w opozycji, prawda? no Bardzo ciekawa, ciekawa sytuacja. Myślę, że to co dzisiaj nawet pan Kosinia Kamysz mówił, że... że Poddanie się takiej weryfikacji, bo to tak naprawdę obywatele wybierają, nie wsparcie takiej czy innej partii, bo przecież mamy mieć prezydenta, który, który będzie ponadpartyjnym prezydentem wszystkich obywateli. Więc tutaj na pewno taki, taki element prawyborów byłby takim mocnym mandatem do tego, aby ubiegać się o, o, o prezydenturę. Mhm. Czyli raczej nie jeden wspólny kandydat opozycji. Znaczy, raczej Pani, lepiej, żeby patrząc, każda partia wystawiała na, swojego na Chociażby tych wyborów do Europarlamentu, teraz tych parlamentarnych, ja jednak w dalszym ciągu wyznaję zasadę, że lepiej, kiedy mamy wielość, prawda, czyli kilku kandydatów, z których na przykład w, w, w pierwszych wyborach mamy tych dwóch, którzy mają największy, największy wynik i oni ubiegają się w drugiej turze. Więc to jest takie, powiedziałbym, bardziej demokratyczne i myślę, że dające też obywatelom tutaj prawo, prawo, prawo wyboru. Był kiedyś taki prezydent, o którym mniejszość niemiecka, no powiem kolokwialnie, mówiła dobrze. Był to Komorowski, Kaczyński, Kwaśniewski. Znaczy, wie pani, ja myślę, że, że w w każdym prezydencie były, były takie elementy pozytywne. Na przykład mnie... Hmm, utkwiło w pamięci to, że, że chyba prezydent Komorowski zapoczątkował, ile, nawet nie prezydent Kaczyński, spotkania z przedstawicielami mniejszości. To jest taka, taka bardzo przyjemna rzecz, gdzie raz w roku, najczęściej na początek roku, jakby dostrzega się to środowisko mniejszości narodowych, etnicznych, tych przedstawicieli, zaprasza się do, do Pałacu Prezydenckiego, gości, rozmawia z nimi, wsłuchuje się też w problemy, jak jakie mają te mniejszości, no to, jest, to są ciekawe rzeczy, więc ja myślę, że każdy, każdy z prezydentów no, jakby dał tak, też taki, taki wie pani, taki sygnał, że jest prezydentem wszystkich, wszystkich obywateli. I mniejszości również. I mniejszości również, dokładnie. Ale żeby tak któryś był takim bardzo szczególnym, no to ja raczej, raczej tak postrzegam wszystkich w miarę, w miarę pozytywnie. Andrzej Dudek, rozumiem, w tej kategorii się nie mieści. Panie Pośle, to jeszcze zapytam o konferencję, na której Pan był w Toruniu Związku Gmin wiejskich, która dotyczyła zmian granic, temat, który pan wciąż monitoruje. No znaczy nie tylko monitoruję, ale także I bardzo nie aktywnie, aktywnie uczestniczyłem, ponieważ w tej kończącej się kadencji przygotowałem nawet projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym w tej części gdzie ta nowelizacja miała na celu uszczegółowienie procedury, która powinna przebiegać, jeśli chodzi o zmianę granic na wniosek. Czyli na przykładzie Opola i, i gmin ościennych taki projekt przygotowałem. W trakcie tej kadencji pojawiło się szereg takich inicjatyw niepokojących w różnych częściach Polski, gdzie, gdzie próbowano jakby zastosować tę metodę zmiany granic na wniosek na przykładzie Opola. Więc Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej podjął pewną inicjatywę, przygotowali swój projekt, który właśnie wczoraj w Toruniu był omawiany, no więc zostałem tam zaproszony i... Co mnie bardzo, bardzo cieszy to to, że na, tym, na tej konferencji byli także przedstawiciele innych korporacji samorządowych, Związku Miast Polskich, Związku Małych Miasteczek i tak dalej, że... Ci przedstawiciele wszyscy zadeklarowali wspólną pracę nad tym, aby właśnie w tej części przygotować nowelizację ustawy. No i prosiliśmy właśnie przedstawicieli rządu o to, aby, aby rzeczywiście w tej kadencji jak najszybciej podjąć taką pracę legislacyjną i wprowadzić tą nowelizację, która będzie właśnie traktowała. Po partnersku i tą, ten podmiot, tą gminę, ten samorząd, który jakby występuje z wnioskiem, ale także i ten drugi samorząd, którego załóżmy ten wniosek będzie dotyczył. Mhm. O te wszystkie kwestie dopytam już za chwilę w drugiej części naszej rozmowy. Przypominam, poseł Ryszard Gala jest naszym gościem, poseł mniejszości niemieckiej. Druga część naszej rozmowy na www.radiopole.pl. Pani pośle, ja pamiętam kiedyś w trakcie Loży Radiowej właśnie mieliśmy na ten temat rozmowę na temat zmian granic. Już nawet miało dojść do pewnego spotkania w, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Finalnie ono zostało odwołane. Bo nie przełożone. Nie do końca tak, panie redaktor. To właśnie była już, był, był już ustalony termin posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego, na której to miał, miała być ta moja nowelizacja procedowana, mm -hmm. czyli tak zwane pierwsze czytanie. I właśnie późnym wieczorem w przeddzień posiedzenia przedstawiciel ministerstwa zadzwonił do przewodniczącego komisji, prosząc o to, aby zdjąć ten punkt z obrad komisji, ponieważ Ministerstwo Spraw Przygotuje Wewnętrznych swoje. przygotowuje swoją, 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 swoją propozycję. No i właśnie wczoraj, będąc na, na, na konferencji w Toruniu, przedstawiciela rządu zapytałem, jakie są losy tej, tej, tej ich nowelizacji. No nie uzyskałem odpowiedzi, czyli wynika, że to tylko była taka zasłona, która miała spowodować zablokowanie procedowania nad tym moim projektem, nie dając nic w zamian. W swoim wystąpieniu przedstawiciel ministerstwa nawet wskazał, że... Bardzo dobrze by było, aby strona samorządowa przygotowała pewne propozycje, które mogłyby być poddane pewnym konsultacjom w, po stronie ministerstwa. Myślę, że to jest, powiedziałbym, dobry pomysł. Ważne, żeby on no, miał jakby swój pozytywny efekt. Czyli Byłaby to nowelizacja, która zostałaby przez stronę rządową pozytywnie zaopiniowana, a co za tym idzie, także przyjęta do, do procedowania przez parlament. To chyba z większym optymizmem już pan patrzy. No, patrzę, bo wie pani, jak widzę, że już jest więcej środowisk samorządowych, którzy zauważają, że jest pewien deficyt w tej procedurze, że pozostaje pewna dowolność, która powoduje, że no nie do końca. Ten słabszy jest tam zauważalny. To znaczy, że, że coś jest na rzeczy i należy to, to poprawić. Mało to. Bardzo mi się podobała propozycja przedstawiona przez środowisko akademickie na tej konferencji, mówiąca o takim upodmiotowieniu tej drugiej strony, którą, którą dotyka ta zmiana granic, prawda, bo jest ta strona, która jakby zwiększa swój stan posiadania i ta strona, która no ma ten uszczerbek w postaci terytorialnej ilości mieszkańców, czy nawet to się też przenosi na, na budżet, w dochodach własnych gminy. No i potem na całe funkcjonowanie tak, gminy. I, I że tam ustawod... propozycja jest taka, że na przykład wojewoda przygotowuje swoją opinię, która idzie do ministerstwa. I ta opinia powinna być wydana w formie decyzji, która może być zaskarżona. Mhm. Czyli ten podmiot słabszy ma szansę, Odwołania się do sądu administracyjnego, który może zdecydować o poprawności procedowania, czy też nie. Więc jest to taki dobry moment, kiedy w pewnym momencie ten spór, który, który występuje, może rozstrzygnąć sąd. I to jest w sumie taka kolej rzeczy, w której nie dochodzi jakby do tego etapu już powiększenia miasta i konflikt dalej trwa, tylko jest ukrócony na pewnym etapie, to znaczy, albo przynajmniej redaktor, się przedłuża. Musielibyśmy, musielibyśmy tutaj nad tym troszeczkę dłużej dyskutować, bo tak naprawdę jakby podstawą wszystkiego jest to, dlaczego dany samorząd występuje z wnioskiem o zmianę granic, prawda, no musiałbym powiedzieć na wniosek, bo to mhm. jest jakby taka formuła wnioskuje o zmianę granic. Czyli musi podać uzasadnienie dlaczego, co jest powodem, czy to jest tylko chęć, nie wiem, ekonomicznego, ekonomicznej poprawy, czyli pozyskania pewnego, pewnej części terytorium sąsiedniej gminy, bo nie wiem, tam jest jakiś podmiot gospodarczy, który płaci wysokie podatki, czy, czy, czy może jakieś inne uwarunkowania są, czy też jest to temat związany, nie wiem, z, z, z społeczeństwem, z integral, integralnością tego społeczeństwa, to wszystko jakby składa się na tą całość. I teraz dla takiej poprawności, e, jeśli my to mamy dobrze rozpisane w ustawie, no to, to, to mamy poszczególne punkty, które muszą być zrealizowane po pierwsze ze strony y, wnioskującego, ale także i Wypowiedzenie się tej drugiej strony, chociażby nawet w formie, nie wiem, konsultacji społecznych, referendum. My wiemy z doświadczenia, że konsultacje społeczne były przeprowadzone, ale one tak naprawdę nie miały istotnego znaczenia na podejmowanie decyzji przez Radę Ministrów. A tutaj zapisujemy, że proszę bardzo, albo konsultacje, albo referendum, które będzie wiążące. Czyli jeśli społeczeństwo powie nie, no to znaczy, że trzeba to też w tej decyzji uwzględnić. Czyli takie wprowadzenie pewnych bezpieczników. Dokładnie, mhm. dokładnie. Jeszcze ten temat na pewno wróci. Bardzo ja, dziękuję. Myślę, że tak. Ryszard gala poseł mniejszości niemieckiej był moim gościem. Dziękuję, dziękuję. bardzo. Poglądy i osądy.